Bardzo często zawodnicy słyszą też w radiu od dyrektorów sportowych. Czasami są takie etapy, jak choćby ten dzisiejszy, gdzie wydaje się, że nie jest gorąco, troszkę można zapomnieć o tym jedzeniu i piciu, a tu się okazuje, że mamy później jakieś problemy. Było rondo, czy to rondo nie było przypadkiem w tym stoku narciarskim, który jest po prawej stronie? I tam rzeczywiście, gdyby odjechać kawałek na prawo od dzisiejszej trasy, niedaleko, naprawdę to jest kolejny stok narciarski, kolejny wyciąg i kolejne miejsce uprawiania sportów zimowych. No i za chwilę będą piękne tereny. Pamiętam, tam aż z Przemkiem zawróciliśmy zrobić sobie zdjęcia, więc to jest taka bardzo, bardzo malowniczy odcinek na rower, ten roztoczański. Wyścigu i nawadnianie, odpowiednie picie jest bardzo ważne. O właśnie, proszę Państwa, mamy jak na zamówienie stok narciarski w Chrzanowie, chyba nawet większy od tego w Batorzu, wyciąg krzesełkowy. I tu także na Roztoczu uprawia się zimą narciarstwo z ładnymi widokami. Wygląda na bardziej strome jak ten poprzedni. Tak, no w bonusie tutaj jest piękna panorama. Ale proszę zwróćcie uwagę na te pola, na charakterystykę tych pól. Pofalowane, ale to są takie paski. Każdy ma jakiś pasek, to jest pasek szerokości, nie wiem, dwóch kombajnów Bizon. Przejedzie tam i z powrotem i jest skoszona. Nie tak jak na Dolnym Śląsku, na przykład, że są większe, wielkie pola po 10 czy 15 hektarów. Tutaj każdy ma taki swój paseczek przez właśnie to usytuowanie terenów. Niektóre te poletka są nawet oddzielone takim murkiem. Jedno jest wyżej od poprzedniego, więc naprawdę jak jechaliśmy tutaj, robiliśmy ten rekonesans, to nie mogliśmy się nadziwić, bo całkowicie inaczej niż gdzie indziej. Niewątpliwie piękny kawałek, rzeczywiście znowu o takim charakterze toskańskim, a zwróć uwagę Leszku, że nawet jak śniegu nie ma, to można dośnieżyć sztucznie. Można, właśnie to chciałem powiedzieć, tak. Zawodnicy przejeżdżają przez rondo, Bartku, o którym wspominałeś, jedyne na tej trasie.